Witam serdecznie. Teraz to już naprawdę musi się dziać. Pokonaliśmy ostatnio smoka i zdobyliśmy tą łzę jego. Ja sobie tutaj zobaczę, jak to wygląda. Tu jest lotos łzy boskiego smoka. Ależ była bitwa. Taka epicka bitwa, że to jest nieporozumienie. Sprawdźcie sobie poprzedni odcinek. I idziemy na rzeczy fabularne. To gdzie jest Kuro? Czy ten zginął? Już na serio? A pierdziela. Issin sama. Nani ga otto? Issin sama wa yamai ni te mimakararemashita. Sōka. Nie przyniosłem mu sake czy co? Sore o satchi shita no de shou. Naifu no gun ga sono ki ni jōji kono shiro ni seme yosete imasu. Miko-sama. Kore o. Klucz do tajnego przejścia. Klucz do tajnego przejścia, które prowadzi poza zamek w Ashinie. Poza zamek. Tajne przejście znajduje się na końcu fosy przy zbiorniku w Ashinie. Blisko księżycowej wieży. Kuro uciekł z zamku tym przejściem, a wilk ma tam do niego dołączyć. Zbiornik w Ashinie. Gdzie to może być? Tam, gdzie zaczynaliśmy może? Ej, to by miało sens. Kurde, tam jest zamknięte przejście, tam jest. A zaczynaliśmy i tam się biło tym Genichiro, nie? Co odbił rękę, rozwalił. Może to, no sprawdzę. Ale znowu? その終端にある水の手クルアの堀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 その
No, to jest na pewno to. Ale tutaj zobaczcie, że Sekiro w przeciwieństwie do Soulsów fabułę naprawdę pokazuje w przystępny, normalny sposób. Nie ma przejść. Ale rzeźnia, co? Ale co to jest, koniec gry już? A jak ja mam tu iść? Zamek w maszynie. Jest znowu wszystko zablokowane. Wejście do opuszczonego lochu. Nie róbcie jaja, ja jeszcze mam trochę wątków do zrobienia. Zamek w Ashinie. Ale 10 buteleczek mamy. Wszystkie ręce. Ja myślę, że to już końcowa. Nie przejdę. Kurde, ale jajca. Podróż. Komnata Kuro. Zbiornik w Ashinie. Tutaj byśmy musieli się dostać. Jeszcze raz. Ewentualnie jakiś inny sposób? No tak, no te kruki dali. Tutaj nie wyjdę po raz kolejny. Tu macie jakieś tajne przejście? Tu w ogóle nie mogę używać tego mieczyka. A, tu macie, dobra. Dziękuję bardzo. Okej. Ja pierdykam, cały w płomieniach. A jakich tu mamy? Wow, co tam się dzieje?
3, 6. Czekajcie, to jest jakiś mościk. Tutaj kruki rozstawiły, więc idziemy. Ale ja mam na przykład jeszcze tego do ubicia. Bezgłowego. Ale patrzcie, jak to się zmienia, nie? Duże słonie. Co? Tyle was tu jest? To jest tam, nie? Tam jest zbiornik. Ale epicko. A to było epickie dopiero. Coś jaka dostałem. Tutaj nie ma na tym, na Ashinie. Co tym sra? Kurde, zjarało mnie. Dajcie mi wbić poziom. Kurde, ale makabra. Kurde, jeszcze tutaj ewentualnie. Kurde, jeszcze tutaj ewentualnie dołem sprawdzę. Jakbym przeszedł tu. A przecież to tu było. Kurde. Dobra. Nie trzeba wariować. To było tu. Okej. Teraz tak. What? To jest jakiś generał, czy co? Ale boss? Ej, boss! Serio? Dwóch? To ja już wiem, co tu trzeba zrobić. Lalkarza. Ale i tak mnie zabili. Lalkarza jak byk. To teraz tak. Po cichu jednego. Przecież dwóch to ja nie zabiję. O, pomoc losu. Ewentualnie można przejść tu, nie? Siedem włóczni Ashiny. Okay. No nie wiem, ja chyba sprawdzę najpierw tą fabułę, coś. Bo bossów to jeszcze mam trochę. Bossów to jeszcze mam, kur. Czemu się nie przyciąga do ściany? Serio?
Bo sobie żartujesz, Sekiro. O, takie coś się nie złapie. Dobra. Nie wiem, czy to nie było właśnie tu. Ale ten system jest tu trochę spierniczony. Tak, kurde. Jak na początku. To jest jak na początku. Tutaj się szło. Idealnie tą samą drogę trzeba przebyć chyba. Tylko w drugą stronę, nie? No, tam jest kapliczka. Ale beka. Ale beka. Ej, to może być koniec. Czyli taki początek końca może, nie wiem. Idziemy sprawdzić, co? Mamy bossów tak. Bezgłowego. Tutaj jest ta Ashina. Nie wiem, co jeszcze. Jednego tego wojownika na razie. Może jeszcze jakieś tu są. Można po tej się przejść, nie? Ewentualnie. Jeśli tu by coś się działo, jakiś boss, to chyba go nie będę zabijał jeszcze. Użyto tajnego klucza. Kurde, przecież to jest początek gry. To musi się tak zakończyć. Nie ma opcji innej. Musi być klamerka. Gdzie ja mam iść? Kto jako boss? A, już wiadomo. Drugie? A, to mówił o tym Ishina. Że czarne chyba, nie? To jakie? Kuro będzie rządził światem. I tą szablą będę mógł go zabić. Tą kataną. Ostatni raz. No to jest final boss chyba. Kończmy. O kurde. No czemu nie walczysz tamtą? Sekiro. What? Coś ty zwariował? Ja też mogę mieć takie ciosy, ale ja nie używam. Powiem ci tak. Robisz to samo co wtedy. Tylko zadajesz większy damage, nie wiem czemu. Ale na parowanko. Kurwa ma. No takie ciosy możesz robić. Takie nie. Za kamienia się schowam. Dzięki. Ej no, przecież przerwałem. Patrzcie, jaki wystrzak. O kurwa.
Ale ta połówka jest... I on będzie miał jeszcze jedną fazę, tak? Jeszcze będzie miał inną fazę. No to dobra. Widzieliśmy już, co się będzie działo na finale. Myślę, że teraz czas sobie zrobić inne wątki, jeszcze podokańczać, bo... Myślę, że zrobimy tak, jak już finał tutaj będzie, to chyba już później nie będę, nie? Grał dalej. Ewentualnie, jeśli będzie jakiś bossik. Ale zobaczymy. Chciałbym tak wszystko zakończyć i dopiero iść na zakończenie. Tak myślę, że będzie ok. Tylko jeszcze raz zawalczymy. Jeszcze raz zawalczymy. Zobaczymy, jaką ma kolejną fazę ewentualnie. Wykorzystam sobie te... O, i znowu jest taka scena. Ej no, taki masz zasięg? Ej no. Chciałem zrobić mi kiri. No dobra, nie ma co teraz. Nie no, nie będę kończył chyba. To cokolwiek się teraz stanie, to wam pokażę, ale nie będę kończył. Dawaj, jakieś skrzydła. Bo na koniu przyjedzie. Liuinga, kono kuni o ikasu. Kore de ashina no yo wa akeru. Co ty robisz? Wnusiu? Co robisz? O nie, potwór. 4 ręce? Wnuku? To było twoje ostatnie życzenie. To nie chcę, żebym dowalił. Co tu się dzieje? Wyłazi z niego? Powraca ze światów. Ashina. Co to jest? Dziadzio? Co? Ishin? Dziadzio to jest? No co za twist. Ja pierdziele, walczymy z dziadzią. On ma 3 te? Kurwa, jaki szybki. Fajnie się walczy. O, boi się pchełek. Bardzo szybki, ale spoko, spoko. Trzeba się nauczyć movementu. O kurde.
To jest idealne. Jakby to był ostateczny boss, a pewnie jest. To jest idealne zakończenie, takim szybkim bossem. No to zobrażenia mi daje, jak paruje to. Jakbym mu zjechał chociaż jedną tą, bym był koksem. Ale nie, no dobra. Chyba Ishin jest ostatecznym. Ale wam tu zrobiłem spoiler, ale no cóż. Nie dało się wytrzymać. I pójdziemy teraz na jakieś opcjonalne rzeczy. Bo to jest już ostateczna fabuła. Mam 8 punktów. I będzie się działo. Pójdziemy na bezgłowego zobaczyć. Może tego wojownika. I co tam jeszcze? Tutaj na te Ashiny, nie? Także finał jest blisko, a może jednak daleko. Trzeba jeszcze pokonać tego dziadygę. Także tyle. Tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapę i subika, żeby zobaczyć to zakończenie. A jeśli macie jakieś sugestie, może są jacyś jeszcze bossowie, to dajcie znać. Ja też pewnie już teraz sprawdzę, jacy mogą być bossowie. To może sobie do nich pójdziemy po prostu. Bo widzę, że odkryłem już zakończenie, tak mi się wydaje. Także tyle. Dzięki bardzo i do następnego. Hej, hej.